Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj chińszczyzna, a właściwie schab po chińsku w stylu chińskim. Danie inspirowane przepisem od widza. Dziękuję serdecznie, Kasiu. Nazwiska nie będę podawać, ale przepis bardzo przypadł mi do gustu. Szczególnie sos i tę chińszczyznę robiłam już naprawdę w wielu wariantach. Pozwoliłam sobie troszkę zmienić przepis, podmieniając warzywa na inne. I za każdym razem danie wychodzi wyśmienite, więc z przekonaniem polecam. Ja już może nie przedłużam, tylko serdecznie zapraszam do wideo przepisu, a przepis i składniki znajdziecie jak zawsze na www.skutecznie.tv. Zapraszam! Danie robi się naprawdę bardzo szybko i praktycznie w ciągu 20-30 minut można podać na stół. Zaczynam od przygotowania sosu. Do naczynia dodaję 2 łyżki masła orzechowego. Biorę gładkie, bez orzeszków, czyli nie crunchy, tylko takie gładziutkie. 2 łyżki sosu sojowego, łyżka miodu, łyżka oleju, najlepiej sezamowy. Jeśli nie macie, można podmienić na inny, ale sezamowy wnosi ten właściwy smak. Odrobinka pieprzu, łyżeczka sezamu jasnego, można podprażyć, ja nie prażę. Oraz według uznania albo suszone płatki chili, albo pieprz cayenne. Można pominąć, ale zgadzam się z sugestią autorki przepisu, że z takim lekkim kopniaczkiem danie smakuje dużo lepiej, więc ja dodaję. I starannie mieszam, rozprowadzając wszystkie składniki na gładki sos. Ilość tego sosu zależy od ilości pozostałych składników. Ten, który szykuję dzisiaj, wystarcza na 400-500 gramów mięsa, ale gdyby miał zostać, to spokojnie można wykorzystać do innych dań. Odstawiam na bok lub wstawiam do lodówki, jeśli szykuję go wcześniej, i zabieram się za mięso. Mam tutaj 600 gramów schabu. Będę potrzebowała 450-500 gramów na mój obiad, więc 2 plastry sobie odkroję na później. Pewnie doprawię i zamrożę, tak żeby czekały sobie na lepszy czas. A mięso kroję w plastry. Następnie rozbijam te plastry, kotlety tępym bokiem noża lub końcówką noża, tak żeby mięso było bardziej delikatne. I te plastry kroję w kawałki na jeden kęs. U mnie takie paski. I tu taka dygresja, te odkrojone kotlety przyprószyłam suszonym czosnkiem, ziołami i słodką papryką z obu stron. Wkładam do woreczka, opisuję starannie, co to jest i data, po czym wkładam do zamrażarki i takie mięso po rozmrożeniu będzie już zamarynowane i raz, dwa będzie można z niego zrobić jakieś szybkie danie. Wracam do dzisiejszej chińszczyzny. Pokrojone paski mięsa wkładam do miski. Dodaję 2-3 łyżki mąki, u mnie mąka owsiana, i starannie obtaczam każdy pasek, tak żeby był dokładnie pokryty mąką. I odstawiam na chwilę na bok. Szybciutko szykuję warzywa. Młoda zielona cebulka, czosnek i świeży korzeń imbiru. Czosnek już przed chwileczką obrałam. Imbir obieram. Szybciutko łyżeczką lub nożem ściągam tę skórkę. A następnie ścieram na tarce o drobnych oczkach. I jeśli chodzi o ilości, to trzeba je dobrać tak, żeby imbiru i czosnku była mniej więcej łyżka. Czosnku może być troszkę więcej lub porówno. U mnie będzie troszkę więcej. A zielonej cebulki powinny być 2-3 łyżki. Teraz czosnek dodaję i zobaczcie, mniej więcej łyżka czosnku i imbiru, a cebulkę siekam na takie kawałki, jakie chcę mieć w daniu. Ja tę zieloną część tak z grubsza siekam, a samą cebulkę kroję w paseczki. Dobra, gotowe. I teraz papryka i marchew. W oryginalnym przepisie była zielona papryka. Spokojnie, warzywa można dobrać takie, jakie lubicie w chińszczyźnie. Warzywa umyte i oczyszczone, i teraz kroję je w kawałki na jeden kęs. Takie, żeby można było wygodnie złapać pałeczkami lub po prostu nadziać na widelec. Papryka, marchew gotowe i rozgrzewam patelnię. To powinna być głęboka patelnia lub wok. Dodaję 2 łyżki oleju mniej więcej. I na mocno rozgrzane, można sprawdzić wkładając najpierw mały kawałeczek mięsa, jeśli zaczyna skwierczeć, to olej jest porządnie rozgrzany. Dokładam resztę i często mieszając na ostrym ogniu podsmażam, aż mięso ładnie się zrumieni, tak delikatnie się zrumieni i zrobi się lekko chrupiące. Trzeba mieszać, żeby tego nie przypalić. Kilka minut, 3-4 minuty i powinno być dobrze. Patelnia jest porządnie rozgrzana. Wok ma taki kształt, że rzeczywiście to podgrzewanie idzie zdecydowanie szybko. W mięsie nie ma żadnych przypraw, żadnej soli, więc ono szybciutko będzie gotowe. I usmażone przekładam na sito, po to, żeby odsączyć nadmiar oleju. A następnie przekładam na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym, żeby zebrać ten nadmiar oleju. A na patelni rozgrzewam kolejną porcję oleju. Znowu jakąś 1-2 łyżki może. Dodaję imbir, czosnek i zieloną cebulkę. Szybko mieszam i kiedy to tylko zacznie aromatycznie pachnieć, a olej przejdzie smakiem dodatków, dokładam paprykę oraz marchew i minutkę, dwie podsmażam, aż warzywa delikatnie zwiotczeją. Ostry ogień często mieszam i dokładam mięso. Mieszając, smażę razem kolejne 2 minuty.
I kiedy papryka oraz marchew stracą swoją surowość, są takie przyjemne do jedzenia, ja po prostu kosztuję i sprawdzam. Dla mnie jest idealnie. Dokładam przygotowany wcześniej sos. Gdyby był za gęsty, można rozcieńczyć niewielką ilością wody, ale to już według uznania. Mieszam, osnuwając każdy kawałek mięsa i warzywa w sosie i krótko podsmażam. I gdy ten sos zacznie gęstnieć i stanie się taki bardzo lekki, a ten cukier w środku się skarmelizuje, danie jest gotowe. Oczywiście trzeba to pilnować w trakcie smażenia, żeby nie przypalić, często mieszać. I tu już gotowe, pachnie obłędnie i można podawać. Ja, zgodnie z sugestią autorki przepisu, podaję to danie z ryżem, u mnie dzisiaj brązowy. Rozkładam na talerzu, w ryżu robię takie delikatne wgłębienie, wykładam porcję warzyw i mięsa z patelni. I ja dodam jeszcze odrobinkę zieleniny. Nie było jej w przepisie, ale myślę, że spokojnie można odłożyć sobie część na przykład tej zielonej cebulki lub posypać dowolną ulubioną siekaną zieleniną, u mnie troszkę pietruszki porwanej w palcach, żeby to pięknie prezentowało się przed podaniem i można się częstować. Warzywa al dente, idealnie doprawione. W zasadzie nie doprawiałam tego inaczej niż tym sosem, więc ten sos to jest clue tego przepisu. Naprawdę przepyszne. Mięso wspaniale uduszone, mięciutkie, idealne wręcz bym powiedziała, przynajmniej według naszych upodobań, tak wygląda w przekroju i smakuje to naprawdę znakomicie. Banalnie proste danie, jak to wszelkiego rodzaju chińszczyzna, ale domowe, wiecie co jest włożone do środka i smakuje to naprawdę, no powtórzę się, ale jest to przepyszne. Co więcej, takie danie smakuje także na zimno, więc spokojnie, jeśli zostaną Wam resztki lub po prostu zrobicie więcej, to następnego dnia można zabrać na wynos zamiast kanapki do pracy czy do szkoły z ryżem, czy po prostu z jakąś sałatą czy zielonymi liśćmi, więc myślę, że to bardzo uniwersalny przepis. Uwielbiam wszelkiego rodzaju dania w stylu chińskim i wiem, że sosy są tutaj sercem przepisu, więc serdecznie dziękuję Kasi za przesłany przepis. Nam bardzo to danie smakowało i mam nadzieję, że spodoba się również Wam i że także będzie Wam smakować. Dziękuję za uwagę, za dooglądanie do końca. Przypominam o subskrybowaniu kanału. Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, kliknijcie subskrybuj. Serdecznie dziękuję. No i przepysznego dnia Wam życzę. Smacznego!